Piszą o tobie nie tylko polskie media. Ostatnio wyhaczyłem taki artykuł chyba włoskim serwisie. Zostałaś tam okrzyknięta polską Kim Kardashian. Naprawdę? Tak. Pisaliśmy też na pudelku o tym, pewnie widziałaś. To było bardzo miłe, pierwszy miły artykuł. I zastanawia mnie, jakich ty masz fanów, z jakich zakątków świata, bo pewnie to nie jest tylko Polska. Śledzicie wiele osób, ponad milion na Instagramie. Są to oczywiście ludzie z Włoch, ostatnio z Rumunii, których bardzo pozdrawiam. Również są to z Ameryki, z Niemiec, czyli tak jest naprawdę fajnie. A ile ci przyszło followersów z Rumunii po romansie z Aleksem? No tego aż nie patrzyłam, no ale troszeczkę przyszło. Ale to całkiem taki fajny model nawet biznesowy, brać sobie chłopaków z różnych zakątków świata, żeby później mieć większą ilość tych followersów. Nie jest to głupie? No nie jest to głupie, wiem, że faceci też tak robią, że tak próbują się wybić na kobietach, także... Philip Lane? Nie. Nie? Mówię o tym poprzednim. O tym poprzednim. A jakie masz teraz relacje z Karolem? Dobre. Dobre? Dobre mamy. A na jakim jesteście etapie, jeżeli chodzi o rozwód? Do tego rozwodu w ogóle dojdzie, czy się dogadujecie jakoś inaczej? Mieszkamy osobno. Karol mieszka tutaj w Warszawie, ja mieszkam w Łodzi. Po prostu aktualnie jesteśmy pogodzeni. A co będzie później, tego nikt nie wie. Ale to czekaj, planujecie do siebie wrócić? Jesteście razem? To jest bardzo skomplikowane. Mamy ze sobą kontakt, możemy na sobie polegać, w jakiś tam sposób się wspieramy. Tego nikt nie wie, co się wydarzy. U ciebie, Justyna, zawsze wszystko jest skomplikowane, ale zawsze jest ciekawie. Jest ciekawie, można napisać chyba o tym nawet książkę, bo moje wybory, w ogóle moje całe życie jest strasznie zwariowane i ludzie są zszokowani moimi wyborami. Najczęściej nawet nie mówię swoim przyjaciołom, bo już nie chcę ich szokować, bo są dość mocne. No ale to wszystko, co mówiłaś o Karolu, te rzeczy, które na Instastories zostały opublikowane, rzekomo cię zdradzał i teraz co, znowu jest powrót do Karola? Czyli mówisz mi, że źle robię, tak? Nie, absolutnie, po prostu próbuję się dowiedzieć jako fan. Wiesz co, ta sytuacja została w jakiś sposób wyjaśniona, nie doszło do tej zdrady. Dwie osoby to jakby potwierdziły, czyli ta dziewczyna, która została osądzona, no i on sam. Ale jaka jest prawda, tego nikt nie wie. A on nie ma za złe tobie, że miałaś chwilowy taki eksces z panem milionerem z Rumunii? Oczywiście, że tak. Ale może też mu dało to do myślenia, że może mnie stracić. Justyna, że mi się w głowie kręci od twoich tych wszystkich zawirowań uczuciowych, romansów, ale tym właśnie show biznes stoi, drodzy państwo. A dlaczego ci nie wyszło z Aleksem, jeszcze kończąc ten rumuński wątek? Nie wyszło mi ze względu, no to już biorę to na siebie. Jak wiesz, ja jestem szczerą osobą, niczego nigdy nie ukrywam. Niestety nie powiedziałam do końca prawdy Aleksowi o moim związku i myślałam, że ujdzie mi to na sucho. Tak jak zawsze wszystko mi uchodziło, ale niestety Aleks jest osobą twardą z zasadami i powiedział mi wprost, że on po prostu tego kłamstwa nie zdzierży. Jeżeli już na początku go kłamie, to na pewno później też nie będzie za ciekawie. A, czyli to z jego inicjatywy się rozstaliście? Tak. No cóż, no ja ci życzę miłości. Nie wiemy dokładnie jeszcze, kim będzie ten jedyny. Może to będzie Karol, może będzie jakiś kolejny amant z prywatnym odrzutowcem, mam nadzieję. Bo Aleks miał, prawda, prywatnego odrzutowca? Nie. Nie? Nie miał.